Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy Wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dzisiaj po raz kolejny jest z nami bramkarz Cracovii, Karol Niemczycki. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy bronić rzuty karne. Prosiliście nas o to pod odcinkiem z Filipem Starzyńskim, który z kolei pokazywał nam, jak je strzelać. Możecie go obejrzeć tutaj. Masz gwizdek? Woo! Ale poczułem się jak lewy trochę teraz. Złapałeś lewemu tą jedną, tak? Jedną, tak. Z perspektywy strzelca bramka jest mała, bramkarz duży. Z mojej perspektywy bramka jest ogromna, on strzela jakby z 5 metrów, wydaje się, że to jest mega blisko. No głównie to jest taka gra mentalna bardziej, nie? Ty musisz jakby przejąć kontrolę trochę nad sytuacją, czyli właśnie albo go zdekoncentrować, albo zrobić coś, czego on się trochę nie spodziewa i wtedy zwiększasz swoje szanse na pewno, żeby to jednostkę obronić. I ten proces zaczyna się już w momencie, kiedy ty wiesz, kto jest strzelcem, tak? Bierzesz piłkę, podajesz mu ją... Dokładnie. No teraz jakby te przepisy są troszkę bardziej uregulowane, że nie możesz mu tam, powiedzmy, podejść do ucha i powiedzieć paru brzydkich słów, żeby go trochę zdekoncentrować, ale zawsze możemy jakoś rzucić piłkę, czy tam zacząć lekkie tańce na linii, może nie jak Jurek Dudek, ale coś w tym rodzaju. Ale też ważne jest w moim przypadku na pewno i też w większości takich bramkarzy już profesjonalnych analiza po prostu przeciwnika. Jest dużo takich sytuacji, w których na przykład dany strzelec albo inaczej się rozbiega, jeśli strzela w prawy róg, w lewy róg, inaczej strzela pod presją, inaczej strzela, gdy tej presji jest trochę mniej. Ja mam tą przewagę nad bramkarzem, że nawet ja nie wiem, gdzie będę strzelał. Troszkę zdekoncentruję. Zobaczymy. 2 na 2. Ale przepraszam, odcinek jest o strzelaniu czy obronieniu? Ojejku! O, mam go. No co, no mogłeś sześć, że przecież... Mogłem, ale widzisz, jaki jestem. Ajajaj, brawo. To już było takie mind games. To strzelę trzeci raz tam, gdzie... Okej. No właśnie, karne to jest głównie mind games, nie? Wiesz, jakby jeśli na przykład masz gościa, który czeka do końca, i wiesz, że on będzie podejmował decyzję w ostatnim momencie, to musisz się zatrzymać, nie? Bo są zawodnicy, którzy albo właśnie wybierają ten róg tuż przed strzałem, tak jak mówiłeś o Filipie Starzyńskim. No i wtedy zazwyczaj idziesz na 100% dany róg, możesz nawet sobie pozwolić na to, żeby pójść trochę wcześniej, żeby dojść do tego słupka albo właśnie jak największą odległość złapać. Ale jeśli masz zawodnika, który właśnie wyczekuje, który robi ten taki czasami naskok, który robi właśnie Jorginho lewy, no to wtedy musisz czekać do końca i w ostatnim momencie wybrać luk albo po prostu czekać interwencją. Dobra. Jest coś takiego w przekonaniu bramkarza, że to ja mam przewagę psychologiczną, w tym sensie, że no, jeżeli napastnik nie strzeli karnego, to jest coś złego, ale jeżeli bramkarz nie obroni, to w sumie no, nikt nie będzie miał pretensji raczej. Dla mnie to jest jakiś tam dodatek, ja bardziej chcę, ty musisz, nie? Teoretycznie tej presji nie ma, aczkolwiek możesz tym trochę właśnie się pobawić. Ja tak naprawdę mogę być bohaterem, ale jak nie obronię, to też mnie nikt nie będzie za bardzo za to winił, nie? Ten pierwszy rzut karny, powiedziałeś mi, że wiedziałeś, gdzie strzelę, bo rozbieg. I się zastanawiam, co, kąt nabiegania do piłki, czy... Nie, wiesz co, to jest akurat taka zasada. Nie zawsze się to sprawdza, aczkolwiek przy niektórych zawodnikach jest tak, że jeśli oprawa nożni i ten rozbieg jest trochę krótszy, to łatwiej jest im zawsze strzelić piłkę kontrującą, czyli bardziej po przekątnej, czyli będziesz ze swojej prawej nogi strzelał w mój prawy róg. Jeśli miałbyś ten rozbieg powiedzmy trochę dalej i bardziej ze środka, no to to biodro mógłbyś bardziej otworzyć. Ajajaj! Chciałeś w środek? Tak, chciałem specjalnie w środek, bo chciałem Cię zapytać o to, jak wybierzesz sobie róg i ta piłka leci w środek. To czy jest jeszcze szansa, żeby cokolwiek zrobić nogami? No, to jest bardzo ciężkie. Jeśli ktoś strzeli naprawdę mocno petardę pod poprzeczką, to jest bardzo ciężko. Przy takich panenkach czasami jest szansa się podnieść, ale w środek jest jakiś taki bardziej, jak już wybierzesz róg, to ciężko. Out! Te rzuty karne są elementem waszego codziennego treningu, czy raczej, tak jak ty byłeś w kadrze na Mistrzostwa Świata do lat 20, no i przed meczem fazy pucharowej z Włochami, podejrzewam, że no, te karne się pojawiły gdzieś na treningu? Zawsze, jeśli gramy na przykład Puar Polski, jeśli gramy właśnie mecze w kadrze, graliśmy mecze w kadrze, gdzie już była ta faza pucharowa, no to wtedy cała drużyna przed meczem właśnie oddawała taką serię jedenastek, żeby też się przyzwyczaić do tego i to przećwiczyć. Ale na codziennym treningu raczej nie jest to takie popularne dość rozwiązanie. Ajajaj, brawo! Zastanawiam się, czy przed każdym ligowym meczem też sobie analizujecie wy, bramkarze. Zawsze proszę trenera, żeby mi wyciął kilka ostatnich rzutów karnych danego zawodnika, który właśnie najczęściej strzela w danym klubie. To jeszcze pytanie o zachowanie po rzucie karnym obronionym, ale piłka nie jest w zębach złapana. Okay. Ten karny jest obroniony instynktownie, ta piłka może się odbić trochę do przodu, trochę do boku, no ale są sytuacje, że właśnie jest ta dobitka i wtedy musi być jak najszybciej ustawiony w pozycji i też próbować nawet bronić drugi strzał, nie? Drugi strzał. Najlepiej jest odbić do boku, aczkolwiek, no mówię, to jest teoria, a w praktyce różnie to wychodzi. Odpowiedział mi. Dobrze. Patrzysz na mnie, na piłkę, próbujesz złapać ze mną kontakt wzrokowy? Wiesz co, próbuję, ale zazwyczaj na pasnicy się nie patrzę, więc jakby skupiam się na piłce i właśnie na swoim zachowaniu. Czy to była dla ciebie idealna wysokość na obronienie karnego? Tak. Na tej wysokości, jak strzelisz, jest idealnie. Jak będziesz strzelał, no to proponuję ci albo wpływać po poprzeczkę, albo właśnie po ziemi obok słupka. Czyli ten sprzed chwili w moim wykonaniu jest do odcinka jak nie strzelać rzutów karnych, w którym będę ekspertem. Zdecydowanie. Zobaczymy, jak ci teraz pójdzie. Jest! Ząbki! Z lewej? Uwaga, tu się może wydarzyć wszystko. Nie wiem, co mam robić, ale dobra. Ej, no i najlepszy, nie? Lewa jest taka finezyjna. Finezyjna. Prawa siła, lewa technika. Karol, liczyłeś? Wydaje mi się, że pół na pół. No, coś w tych okolicach. Czyli statystyka z perspektywy strzelającego trochę gorsza niż w rzeczywistości w piłce, dlatego myślę, że twoje rady działają, a wy musicie się o tym przekonać, stosując się do nich. A w kolejnych odcinkach zobaczymy się w środę o 17:00. Do zobaczenia. Do zobaczenia.